Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki specjalny. Będę tutaj na wizji otwierać mój nowy zapach, o którym Wam wspominałam i w ostatnim reelu, czyli shorcie, które możecie właśnie oglądać na moim kanale. Ale dzisiaj właśnie otworzę ten zapach. Ja go wąchałam wcześniej już, więc to nie jest taki typowy unboxing, ale chodzi o to, żeby właśnie tu z Wami opisać ten zapach i zobaczycie go właśnie na własne oczy ze mną. Także serdecznie zapraszam. Tak jak Wam powiedziałam w intro, będziemy razem otwierać zapach. Zapach, o którym wspominałam, tak jak kto ogląda moje właśnie shorty, reele, to wie, że wspominam ten zapach. To jest moja nowa miłość, taka można powiedzieć też walentynkowa, bo w sumie odkryłam ten zapach, tak jak Wam powiedziałam, przed Christmas, przed świątecznym czasem, no ale był w takiej super promocji, że w końcu mam go właśnie w swojej tu kolekcji. Ta kolekcja Versace się u mnie bardzo rozrasta i bardzo się cieszę. Jestem, powiem Wam szczerze, że bardzo lubię te zapachy i chyba wszystkie zapachy z kolekcji tu Versace bardzo lubię, odzwierciedlają tak jakby moją duszę, to co ja lubię, te świeże, takie piękne zapachy. No i tak samo stało się z tym Versace Dylan Blue. Ja zakupiłam 100 ml. Czemu kupiłam 100 ml? Bo cena była tak super. Była tańsza niż 50. Świetna promocja w moim sklepie, więc w związku z tym tutaj znalazło się w moim posiadaniu. Powiem Wam, że zaraziłam dwie osoby już tym zapachem i u mnie w pracy dziewczyny też kupiły. Te, co lubią właśnie takie świeże noty, słuchajcie, cytrusowe, bergamotkowe, zaraz sobie tu opiszemy dokładnie ten zapach, więc razem jak będziemy odkrywać ten zapach Versace. Ktoś tu chciał nam przerwać mój odcinek, no ale wracając do rzeczy, zaraziłam właśnie tym zapachem już moje dwie koleżanki, one też kupiły i kto lubi właśnie takie bergamotkowe, świeże, soczyste, wibrujące, takie fizzy drink, ja bym to nazwała zapachy, a czemu nie teraz na walentynki, czy właśnie na wiosnę, to koniecznie przyjrzyjcie się temu zapachowi, bo pewnie go widziałyście, nie jest on nowością, bo jak sobie tu poczytuję, on się pokazał, nie wiem jak to się stało, że go nie zauważyłam, w 2017 roku, więc to go otwieramy, słuchajcie, zawsze bardzo są potężne te butelki, te pakowania i cała seria ta Versace właśnie Dylan jest w takich właśnie Dylan Blue w takich pudełkach. Dajcie tu minutkę na twarzy. No i zobaczcie, na takim pięknym piedestale mamy tu piękną amforę. Jak wiecie, Versace i wszystkie w zasadzie te opakowania, butelki tej marki są bardzo takie bardzo bogate, świetne, pełne właśnie tego takiego splendoru. Troszeczkę jest takiej mitologii właśnie. To ma być tą amforą grecką, tą łączącą jakby ten kulturowe tło, gdzieś oni to zawsze podkreślają. Troszeczkę mniej złotej niż buteleczce, które ja Wam pokazywałam tu. Dylan Purple, który Wam pokazywałam i który jest limitką. Obejrzyjcie koniecznie, ktoś nie obejrzał odcinka, gdzie go opisuję. Piękna, piękna amfora w takim właśnie wydaniu granatowym z meduzą, która też symbolizuje tu to ten właśnie ukłon w stronę greckiej kultury i sobie już tu podpatruję, że zapach łączy główne nuty, to oczywiście są bardzo świeże, są moje ulubione czarne porzeczki, słuchajcie, jabłka Granny Smith, nie wiem jakie to są jabłka, no ale jakaś specjalna, może soczystsza odmiana. Jest oczywiście niezapominajka, Shizem się, że to jest odmiana cytrusa, jest tu oczywiście brzoskwinia, jest róża, jaśmin, ja tego jaśminu jakoś nie czuję i jest patchouli. Jest to taki ukłon w stronę feminizmu, czyli takiej typowo podkreślonej kobiecości. Donatella Versace zawsze to podkreśla w każdej zasadzie odnowie, odsłonie, nie odnowie. Słuchajcie, i także tutaj jest takie właśnie podłoże greckie, też mitologiczne, bo połączenie zawsze tej pięknej meduzy, no i tej butelki w kształcie tu amfory. Ja Wam powiem, że jestem strasznie urzeczona.
tym zapachem, ten niebieski kolor ma tu symbolizować Morze Śródziemnomorskie. Także widzicie, piękna woda, która wpływa, no ja już otworzę i właśnie z Wami będę się delektować tym zapachem. Słuchajcie, coś pięknego. On jest tak soczysty, tak wibrujący, tak gdzieś tam, ja bym powiedziała Was, orzeźwiający i naprawdę świetne połączenie. Ja to zauważyłam, że ja bardzo lubię porzeczki i wszelkiego rodzaju czarne, czerwone porzeczki czy agrestowe jakieś zapachy, które są połączone właśnie takimi bergamotkowymi. Wtedy wiemy, mamy taki podmuch świeżości, podmuch jakiś wiosenny, podmuch właśnie takiej ekstra energii i właśnie takim zapachem jest ten zapach. Powiem Wam, że on nie bardzo się zmienia w czasie, więc generalnie na mnie trzyma się przepięknie i jak tylko go rano spryskam, on jest, słuchajcie, ze mną i każdy mnie zaczepia i pyta się, co mam na sobie. Tak sprzedałam ten zapach dwóm innym osobom, które w zasadzie, no mówię, pracują ze mną, tak, że one też mają dostęp do tego zapachu i nie było to nic nowego. Ja powiem Wam, tak jak już wcześniej powiedziałam to na początku tego odcinka, że generalnie perfumy Versace do mnie przemawiają, one są przepiękne, świetnie skomponowane dla osób, które szukają właśnie takiego połączenia. Niby jest tutaj taki cultural background, właśnie gdzieś tam to kulturowe podłoże, ale jest coś takiego, co może banalnego, może zwykłego, może takiego bardzo prostego, ale jednak te zapachy świetnie się sprzedają. W zasadzie wszystkie te zapachy do mnie przemawiają, czy to właśnie było te Bright Crystal, czy w zasadzie był Yellow Diamond, czy odsłona tutaj Dylan Turquoise, czy nowa odsłona, która jest przepiękna, Dylan Purple, czy właśnie ta, która jest w końcu u mnie i do której się przymierzałam dawno, dawno temu. Naprawdę odzwierciedlają to, co ja szukam w perfumach, czyli tą trwałość, tą świeżość, tą energię, gdzieś tam taką piękną butelkę, bo nie łudźmy się, niektóre z nas są właśnie osobami takimi, które kierują się też tym zapachem przez pryzmat butelki. No i tak jest tu w wypadku właśnie Versace. No i powiem Wam, lubię te detale. One są, to nie jest plastik, to jest glas. Tutaj no na pewno jest plastik, ale wykonanie jest bardzo ładne. No i ta meduza zawsze do mnie przemawiała, jakby mnie kusiła do zapachu. Także to jest taka moja bardzo szybka recenzja tego zapachu. Powiedzcie mi, czy Wy się jemu przyglądowaliście, czy może złapałyście właśnie ten zapach Dylan Purple, który jest u mnie w pudełeczku, bo ja na razie go odłożyłam. Słuchajcie, dalej delektuję się właśnie tym i jego używam. Używam teraz też Tender Lights Estee Lauder z tej kolekcji Luxe i oczywiście Number One La Roche z Chanela, który jest zapachem nieodłącznym. No ale szukamy właśnie teraz zapachu takich na walentynki, czy właśnie ja już czuję tą wiosnę, chociaż u nas jest bardzo zimno, słuchajcie, bardzo zimno i wiem, że w Polsce też. Ja się wypieram niedługo do Polski, także będę wpadnę w tą zimową aurę, ale ja już czuję tą wiosnę i właśnie chciałabym Was zarazić tym zapachem. No i słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam Was wszystkich do właśnie ciśnięcia magicznego guziczka tutaj tego do subskrybowania. Dołączcie do mojej tutaj tej community, do publiczności. Dziękuję wszystkim za komentarze. Ja staram się na bieżąco odpisywać, ale przepraszam, jeżeli czasem tej odpowiedzi nie macie, czasem mi znika, czasem nie wiem, czy odpowiedziałam. Także piszcie koniecznie, czy znacie właśnie tą wersję, jak Wam się podoba, albo jaki zapach właśnie przygotowujecie tutaj dla siebie na wiosnę, albo polujecie na niego, albo czekacie, że dostaniecie na walentynki, jeśli obchodzicie to święto. No i oczywiście zapraszam Was też do lajkowania. Do zobaczenia. Pa, pa.